Radio Plus Radom. Wiemy, co się święci. Gościem Radio Plus Radom jest dzisiaj marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik. Witam serdecznie. Witam. Panie marszałku, jak obudzić kiedyś olbrzyma do działania lokalne struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego? Czy nie wydaje się panu, że wskutek ostatniej porażki wyborczej członkowie są zdemotywowani do dalszego działania, jak pan sądzi? No myślę, że nie do końca tak jest, że są zdemotywowani. Na pewno ten wynik wyborczy 5,13%, który dał nam 16 mandatów poselskich, jeden senatorski, nie jest wynikiem, który nas zadowala absolutnie. No myślę, że to niestety też konsekwencja 8 lat współodpowiedzialności za Polskę. Natomiast ciągle silną pozycję mamy w samorządach i w moim odczuciu właśnie w oparciu o działaczy samorządowych nastąpi ożywienie w stronnictwie. No, dokonaliśmy oczywiście zmian na samym szczycie. Przypomnę, że mamy nowego prezesa, jest to młody, rzutki, ale już doświadczony polityk, Władysław Kosiniak-Kamysz. U nas ta zmiana odbyła się bardzo szybko, bardzo sprawnie i powiedziałbym tak w sposób godny, to znaczy nikt nie jakoś nadmiernie nie pastwił się nad poprzednim prezesem, chociaż wielu z nas uważało, że no, czy powiem, za wynik niestety ponosi dużą odpowiedzialność. Natomiast nowy prezes, nowy powiew, zmieniliśmy też władze naczelne, prezesi wszystkich zarządów wojewódzkich i struktur wojewódzkich znaleźli się we władzach naczelnych, więc myślę, że na bazie po pierwsze no, odnowienia tych struktur naczelnych i aktywizację w terenie uda się przywrócić stronnictwo do odpowiedniego poziomu. Za taki poziom uważamy no, silną reprezentację w samorządach i stałą obecność w parlamencie i w parlamencie europejskim. Natomiast czy przyjdzie PSL-owi w przyszłości współuczestniczyć we władzy, to się okaże. A nie obawia się pan topnienia szeregów ludowców na rzecz PiS-u? Jakich przekona, żeby tak się nie stało? No muszę powiedzieć, że jako prezes zarządu wojewódzkiego na Mazowszu i od niedawna wiceprezes w ogóle Naczelnego Komitetu Wykonawczego podpisuję legitymację i muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu trwa proces przyjmowania ludzi. Nie zauważam odpływu członków, wręcz przeciwnie. Widzę też takie bardzo dobre cechy charakteru u naszych członków. Bardzo niewielu popada jakąś rezygnację, czy chce się wycofać ze stronnictwa. Zresztą, wie pan, prawdę mówiąc, jeśli teraz słabe jednostki odpadną, no albo zmienią barwy, no to myślę, że ta formacja jest lepiej, bo z formacją trzeba być nie tylko wtedy, kiedy jest przy władzy, kiedy ma możliwość, nazwę to, pomocy, tak, konkretnym ludziom, ale również w takich trudnych czasach. To jest trochę taki czas przyjrzenia się i ćwiczenia charakterów również ludowców. Na szczęście większość, zdecydowana większość naszych kolegów to jednak ludzie ideowi. Koleżanek i kolegów to ludzie ideowi jednak. A jak programowo chcecie przyciągnąć do siebie ludzi, jak przełożyć na język, panie marszałku, współczesne wyzwania współczesnego świata program Wincentego Witosa? No myślę, że tutaj nie wymyślimy żadnych fajerwerków, nie będziemy promowali, nie wiem, marihuany, prawda, czy nie będziemy mówili o jakichś nowych odlotowych standardach, o jakichś rewolucjach. No to nie jest domeną Polskiego Ruchu Ludowego. Ale ekologia może być. 120 lat. No właśnie, więc jeżeli w tą warstwę ideową chodzi, to na pewno zawsze byliśmy i będziemy chrześcijańską demokracją i tak będziemy kształtowali swój wizerunek i swoje ideowe podstawy. Opowiadamy się oczywiście za nauką społeczną Kościoła, za wrażliwością społeczną, więc w tej warstwie społecznej jesteśmy za tym, żeby pomagać szczególnie ludziom, którym jest trudniej, ale też chcemy wspierać polskich przedsiębiorców, polskich rolników, ale tych prawdziwych rolników, nie tych, którzy
tak powiem, właściwie tylko żyją w środowisku wiejskim, natomiast nie są zaangażowani w życie wspólnot lokalnych, czy też na przykład nie produkują. No, cały obszar też sfery budżetowej to jest naszym centrum zainteresowania i słusznie pan powiedział, obszar ekologii, tego co nazywamy nowymi źródłami, odnawialnymi źródłami energii, godne warunki życia i wykorzystanie zasobów naturalnych i w rolnictwie, ale też w innych obszarach, no to jest taka nasza domena, czyli jesteśmy za takim zrównoważonym rozwojem i człowieka, i natury, a równocześnie też jesteśmy partią, która jest oparta na samorządach i nie tylko samorządach terytorialnych, ale widzimy olbrzymią rolę dla spółdzielczości, która przeżywała swoje trudne lata w ostatnim 25-leciu. Jesteśmy też za samorządami zawodowymi, samorządami gospodarczymi. Tu mamy bliską współpracę, będziemy ją rozwijali z całym obszarem rzemiosła, ale też i małych i średnich przedsiębiorstw. Generalnie też mamy teraz lepsze relacje ze związkami zawodowymi, bo tak się stało, że w tym nowym parlamencie, oprócz oczywiście Związku Zawodowego Solidarność, to pozostałe związki zawodowe no, odcięte są od relacji z przedstawicielami parlamentu i chcemy tę lukę oczywiście wypełniać w imię no, pewnych ideałów dotyczących chociażby sprawiedliwej płacy czy takich elementów jak wiek emerytalny. No tu trzeba powiedzieć, że te dyskusje o skróceniu wieku emerytalnego no, też przekonały nas, że będziemy zgłaszali własny projekt, żeby staż 40-letni wystarczył do przejścia na emeryturę. Ale nie odnosi pan wrażenia, że wasz program PSL-u jest mało wyrazisty, żeby odciąć się od stylu rządzenia poprzedniej koalicji, wymienię tylko aferę podsłuchową, czy też zarzut braku stąpania po ziemi. Jak to jest, panie marszałku? No wie pan, kwestia wyrazistości programu. Ja myślę, że w warstwie ideowej i światopoglądowej to jest wyrazisty program. Jeżeli chodzi o te wartości konstytucyjne, no to zawsze byliśmy partią prodemokratyczną, tak powiedziałem, prospołeczną, szanujemy konstytucję i tutaj dość jednoznacznie wyrażamy swoje opinie. Jeżeli chodzi natomiast o przeszłość i o relacje z naszym partnerem, z Platformą Obywatelską, no to myśmy w tych, tak powiem, biesiadach nie uczestniczyli, tam nie nagrywano naszych polityków, naszych działaczy. No to były błędy, które tutaj zostały popełnione. Natomiast no, teraz w opozycji mamy szereg takich obszarów wspólnych, na przykład stosunek do zmian w Trybunale Konstytucyjnym, czy w służbie cywilnej, czy w mediach publicznych, to mamy podobny, ale każda z tych partii, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Platforma, czy Nowoczesna idzie swoją drogą. Jeszcze inną idzie Kukiz 15. Więc myślę, że jesteśmy wyraziści. Może nie jesteśmy hałaśliwi, może nie jesteśmy medialni w tym sensie, że spektakularne jakieś wystąpienia medialne. No tego nie ma, ale nigdy tak w PSL-u nie było. Fajerwerki to nie nasza specjalność. Zmienimy front naszej dyskusji. Panie marszałku, wydzielenie stolicy z województwa mazowieckiego. Cała dyskusja rozpoczęła się od wpisu marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Premier Beata Szydło w ubiegłym tygodniu powiedziała, że żadne prace w tym temacie nie są prowadzone. Pozostaje tylko kwestia wydzielenia statystycznego. Czy nie za późno, panie marszałku? No właśnie nie za późno. To jest ten moment, żeby statystycznie województwo podzielić, bo podzielenie wcześniejsze, tak, gdyby to nastąpiło, kiedy była budowana perspektywa 2007-2013, oznaczałaby generalnie mniejsze środki i dla Polski, i też dla Mazowsza, bo wtedy na przykład obszar metropolitarny warszawski, czyli 2,6 miliona ludzi, nie byłby objęty żadnym wsparciem, a to by powodowało, że tych pieniędzy byłoby i dla Polski mniej, i dla Mazowsza mniej. Teraz jest najlepszy moment, dlatego że rozpoczyna się w Unii Europejskiej, w Eurostacie, to jest taka instytucja, która zajmuje się monitorowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich regionów europejskich, rozpoczyna się tak zwana rewizja jednostek statystycznych.
I taki wniosek, myśmy nad tym pracowali od 2008 roku, taki wniosek o podział województwa na obszar metropolitarny, który jest lepiej rozwinięty, i obszar pozametropolitarny, który jest słabiej rozwinięty, myśmy zgłosili do polskiego rządu. Poprzedni rząd podjął taką uchwałę i skierował to do Eurostatu i do Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że obecny rząd to po prostu potwierdzi. Natomiast co do tej dyskusji o podziale województwa, no to ona się toczy od dłuższego czasu. To nie jest ten moment, ale zawsze przed wyborami ona przyspiesza. Zawsze pojawiają się tacy, którzy mówią, że dzięki podziałowi tutaj na tą część pozametropolitarną spłynie jakiś deszcz pieniędzy unijnych. To nie jest do końca prawda. Tak, z takim podziałem administracyjnym, w odróżnieniu od statystycznego, no wiążą się olbrzymie ryzyka. Olbrzymie ryzyka. Panie Marczaku, jedna kwestia nie daje mi spokoju, bowiem zwolennicy podziału województwa mazowieckiego używają argumentu, że biedniejsza część województwa zyska, ale z drugiej strony przeciwnicy podziału podkreślają, że jeśli wydzielimy stolicę, to zostanie biedne województwo mazowieckie, które i tak jest ubogie. To pewien paradoks. No tak, tylko trzeba pamiętać, że przez te 16 lat już ponad funkcjonowania samorządu województwa i województwa w tych granicach administracyjnych następował proces znaczącej redystrybucji środków finansowych i pieniądze na te biedniejsze części województwa, które są położone na obrzeżach, były kierowane nie tylko ze środków unijnych, ale były też kierowane z budżetu samego województwa mazowieckiego. To jest nasza rola, żeby też, bo na przykład gro dochodów, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, pochodzi z obszaru metropolitarnego, a nawet dokładniej z samej Warszawy i warszawskiego zachodniego obszaru. Natomiast wydajemy pieniądze, mówię tu o samorządzie województwa, na całości. No, przypomnę taki samorządowy instrument wsparcia rozwoju Mazowsza, który między tam 2006 a 2009 rokiem ponad 600 milionów z własnego budżetu przekierowaliśmy właśnie na te obszary. My to nawet w strategii rozwoju województwa nazywamy obszarami strategicznej interwencji. I mówienie dzisiaj, że wydzielenie tej bogatej Warszawy, no to prowadzi do tego, że ta część pozametropolitarna miałaby bardzo skromne dochody własne. Miałaby jakąś pomoc unijną, oczywiście znacznie mniejszą niż dzisiaj ma całe województwo, bo ona by była kierowana na 2,5 miliona ludzi, a nie na 5 milionów 300 tysięcy, jak jest teraz. Ale to nie zrekompensuje ubytków w dochodach do budżetu województwa. To województwo, które by powstało, 17, województwo mazowieckie, byłoby najbiedniejszym w kraju. Z kolei stołeczne województwo warszawskie byłoby najbogatszym i byłoby obciążone olbrzymimi wpłatami w postaci janosikowego. Czyli wracając do konkluzji, podział statystyczny tak, i on ma temu służyć, żeby w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po roku 2020, czyli rok 2020, rok 2026, żebyśmy mogli uzyskać z Unii Europejskiej wsparcie dla tego gorzej rozwijającego się obszaru pozametropolitarnego, bo wsparcie na obszar metropolitarny będzie śladowe, będzie symboliczne. Natomiast jest wiele innych polityk unijnych, na przykład polityka miejska, która będzie rozwijana, i wspólna polityka rolna, gdzie jest drugi filar. No i tu byśmy chcieli utrzymać oczywiście wsparcie dla całego województwa. Jeśli doszłoby ta cała do dyskusja, referendum, panie marszałku. Jeszcze jedno zdanie. Ta cała dyskusja niestety nie obudowana jest poważną, merytoryczną analizą i ekonomiczną analizą. To są takie skróty myślowe. Podzielcie się, dostaniecie więcej pieniędzy. To jest nieprawda. Po pierwsze, pieniędzy będzie mniej, po drugie, nie skompensują one potencjału własnego utraconego. Teraz referendum. Wie pan, oczywiście w cywilizowanym kraju, jeżeli jakieś wspólnoty dochodzą do wniosku, że będzie im oddzielnie lepiej, czy będą się szybciej rozwijały, to takie możliwości istnieją. Ja natomiast uważam, że to byłoby bardzo nieroztropne działanie. Natomiast jaki byłby wynik referendum? Myślę, że po merytorycznej dyskusji ludzie byliby przeciwni. Panie marszałku, jaka jest przyszłość Regionalnego Instrumentu Terytorialnego dla regionu radomskiego? Czy zainteresowane samorządy będą mogły skorzystać ze środków na inwestycje w służbie zdrowia?
No właśnie, tutaj subregion radomski wybrał nieco inną drogę niż pozostałe cztery subregiony. Tam głównie będą realizowane inwestycje komunikacyjne, a więc drogi, centra przesiadkowe, budowa gospodarki niskoemisyjnej poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych, odpowiednich systemów parkingu w parku i jedź. Tutaj w Radomiu podjęto decyzję, że tym obszarem interwencji powinno być ochrona zdrowia. Niestety nałożyło się to na dość wysokie wymagania Unii Europejskiej, która akurat w zdrowiu bardzo niechętnie kieruje dzisiaj wsparcie poprzez politykę spójności i na przykład uzależnia realizację wielu projektów w ochronie zdrowia od tak zwanych map zdrowotnych. Nawet specjalny dokument podpisała strona polska z unijną, tak zwany policy paper, czyli określenie tej polityki w obszarze zdrowia, w którym się mówi, że jeżeli jakiegoś przedsięwzięcia, jakiegoś oddziału, jakiegoś szpitala, jakiegoś sprzętu, zwłaszcza sprzętu kosztownego, nie ma w mapie potrzeb zdrowotnych, to nie będzie można go dofinansowywać ze środków unijnych. My w tej chwili pracujemy nad tym, żeby doprecyzować, bo niektóre rzeczy, które są w tym RIT-cie, nieuchronnie dalej w nim będą. Przecież nikt nie będzie likwidował szpitali, czy wręcz zamykał oddziałów. Ta fotografia, ta mapa potrzeb zdrowotnych, ona służy pewnemu zobiektywizowaniu rzeczywiście, czy coś jest potrzebne, czy nie. Tu podam przykład. Jeżeli jest w subregionie radomskim na przykład oddział kardiochirurgii, to wiadomo, że on tutaj będzie. Nikt go nie będzie likwidował. Jeżeli w tym oddziale jest potrzebny jakiś sprzęt, no to ja nie widzę przeszkód, żeby zaryzykować i taki sprzęt sfinansować, bo nikt o zdrowych zmysłach nie zakwestionuje potrzeby tego sprzętu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby budować, nie wiem, kolejny szpital w Radomiu, no to jest pytanie, czy on jest potrzebny, czy on, tak powiem, znajdzie swoje zapotrzebowanie. Ale pojawiają się głosy, panie marszałku, już z regionu samorządowców, że ten RIT stoi pod wielkim znakiem zapytania, jeśli chodzi o jego realizację. Czy są to słuszne obawy? Znaczy, wie pan, niestety pieniądze unijne to nie jest manna z nieba. To nie jest tak, że sobie wymyślimy coś i natychmiast Unia Europejska mówi, będziemy to finansować. On nie stoi pod znakiem zapytania. On niestety się opóźnia, ale pozostałe też jeszcze nie ruszyły. Niestety relacje i dialog z Komisją Europejską to nie jest rzecz prosta. Pieniądze unijne są bardzo, tak powiem, obwarowane wieloma warunkami formalnymi i jednym z nich to są te mapy zdrowotne i po prostu najnormalniej w świecie musimy dopasować, zresztą też musimy sprawdzić i za chwilę dostaną pytania liderzy tego RIT-u, co tak naprawdę mają gotowe. Bo na etapie planowania powpisywano tam różne, czasami również marzenia. Więc musimy dokładnie sprawdzić na przykład, czy dany sprzęt jest bezwzględnie potrzebny, czy jest gdzie go postawić, tak? A na przykład, czy budowa jakiegoś pawilonu jest potrzebna, czy ona rzeczywiście poszerzy możliwości, czy podniesie jakość usług zdrowotnych i po ocenie tego myślę, że przystąpimy jeszcze w tym roku do realizacji tego RIT-u. A co ziemia radomska zyska, panie marszałku, w tegorocznym budżecie Sejmiku Województwa Mazowieckiego? Jakie inwestycje będą realizowane? No, ten budżet akurat tak się składa, że jest najwięcej na inwestycje. Przekazaliśmy na subregion radomski. To jest około 60 milionów złotych. To jest poważna kwota. Gro tych pieniędzy będzie skierowane na drogi wojewódzkie, w tym na drogę, moim zdaniem, o kluczowym znaczeniu, po otwarciu mostu przez Lipsko Wisłę. I Łuża. Tak, po otwarciu mostu w Solcu nad Wisłą. Zresztą myślę, że bardzo potrzebnego po to, żeby tutaj skrócić drogę na
wschód i na południowy wschód, no to ta droga będzie takim naszym priorytetem, ale oprócz tego co najmniej kilka odcinków długich i ważnych odcinków dróg wojewódzkich, gdzie inwestycje przekraczają 10 milionów złotych. Także to będzie rok takich dużych inwestycji drogowych w subregionie radomskim. No mniejsze inwestycje będą dotyczyły naszych placówek ochrony zdrowia, mówię to o wojewódzkich placówkach, no i też naszych instytucji kultury. Tam bardziej koncentrujemy się na projektach pod też możliwość wykorzystania pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego. No przypominam, że będą ogłaszane konkursy, kilkadziesiąt konkursów w tym roku na wykorzystanie środków z RPO, tych poza RIT-ami. Jest taka prawda, że Komisja Europejska też wymaga, żeby większość pieniędzy nie była dzielona przez projekty kluczowe, tak jak do tej pory to było możliwe, tylko muszą to być konkursy. I zachęcam wszystkich, żeby zapoznawali się z tym zakresem wsparcia, brali udział w konkursach, zgłaszali projekty. Jest taki portal Fundusze dla Mazowsza, pisane razem.eu, gdzie wszystko można znaleźć. Można znaleźć harmonogramy, można znaleźć szczegółowe opisy działania. Trzeba korzystać też z punktu naszego informacyjnego, który jest w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu. Jeśli są jakiekolwiek problemy, to nawet osobiście do mnie trzeba mailem kierować pytania. Żadne pytanie nie zostanie bez odpowiedzi. W ubiegłym roku apelował pan do samorządów na Mazowszu, żeby włączyły się w organizację Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w tym roku w Krakowie. Jak wyglądają przygotowania do tegoż wydarzenia? Teren naszego województwa to z pewnością taki teren tranzytowy dla tysięcy uczestników tegoż spotkania. Czy Mazowsze wykorzysta ten fakt jako, nie wiem, promocję dla województwa, panie marszałku? Znaczy, Mazowsze jest takim województwem, w którym mamy liczne diecezje rzymskokatolickie, albo w całości, albo część diecezji. No i tu u nas to będzie to wielkie wydarzenie i wielkie wyzwanie logistyczne. Oczywiście zajmują się tym zespoły w odpowiednich diecezjach. Natomiast my z punktu widzenia samorządu województwa oczywiście uruchomimy wszystkie nasze instytucje kultury. Zamierzamy wydać odpowiednie przewodniki. Wyposażymy w te przewodniki w kilku językach. Wyposażymy w te przewodniki naszych gości. Zamierzamy też zaangażować Koleje Mazowieckie w pomoc w transporcie. Warszawską Kolej Dojazdową, która jest w określonym tylko subregionie. No, zobaczymy, jak będzie wykorzystany tutaj i port lotniczy warszawski, i port lotniczy modliński. To już zależy od tych, którzy organizują tutaj przyloty. Trwają dyskusje nad ewentualnym transportem z Mazowsza do Krakowa. Te wszystkie szczegóły są w trakcie dopracowywania. Ja powołałem specjalny zespół. On kontaktuje się zwłaszcza z zespołami diecezjalnymi. No, u nas jest, jak powiedziałem, kilka diecezji i każda z nich przyjmuje po kilka tysięcy tych uczestników, kilka tysięcy młodzieży, więc na pewno dla nas to będzie wielkie wydarzenie, ale też wielka szansa na promocję regionu, bo to trochę tak jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jeśli tutaj przyjedzie, no zakładamy, setki tysięcy gości zagranicy, to na długo pozostanie w ich pamięci ten pobyt. No oczywiście angażują się głównie parafie i głównie środowiska związane z poszczególnymi parafiami czy z poszczególnymi dekanatami, ale jesteśmy w stałej współpracy z ordynariuszami po to, żeby to w logiczną całość zebrać. O tym wszystkim mówił dzisiaj marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Dziękuję serdecznie za to spotkanie, panie marszałku. Dziękuję bardzo.